chyba styczeń, bo od dawna już pizgało. Wysiadła z autobusu, podążając drogą śmiało. Nikt by nie przewidział, że zostanie dziś ofiarą. Kilku psycholi już od dawna tutaj na nią koczowało. Jeden błędny ruch będzie decydować o tym, czy jej piękne ciało zamieni się dziś popiół. Nie wiedziała, ile może zyskać, uciekając trzech wariatów bezustannie z pasją za nią podążało. Kutas nie wytrzymał, krzyknął: chodź tu kurwo stara, nie możemy zaprzepaścić dwóch lat planowania. Nagle się zerwała, biegła szybciej niż myślała. W głowie tylko jedna sprawa, aby dobiec do mieszkania. Nic nie zrobi sama, szuka kluczy opętana. Zatrzaśnięta przecież brama, koniec jazdy moja mała. Teraz czeka kara, warknął psycho za konara, podbijając niczym szlama, waląc dziewczę na kolana. Jeden cios to mało, momentalnie pójdzie drugi. Zaraz przedstawienie, muszą odpalić sznugi. Módl się, módl kochanie, póki tak cię nie wysłucha, bo dzisiejszej nocy czeka cię śmierć w katuszach. Kopią wałcą biją, a w niej nadzieja gaśnie. Jeszcze chwila, odpłynie już niepowracalnie. Szepta coś pod nosem, jakby sama nie wiedziała, co ma im przekazać, lecz to ważna dla nich sprawa. Druga na zegarze, a po niej ani śladu, więc powoli, aby poszukać, zeszedł na dół. Widzi kret na schodach, wie, że coś tu nie jest grane. Teraz postrzegł również swoją uśmierconą panią. Nie wiedział, co ma robić, zaczął wrzeszczeć niesłychanie, napierdalając całe siły pięścią o ścianę. Sąsiadka wyszła z domu, a on leżał sobie na niej. Zadzwoniła na policję, ten człowiek macy z garem. Przyjechali szybko, jeszcze szybciej go zabrali. Powtarzał ciągle w myślach, to ksiądz z ministrantami. Poklepali go po plecach na rozprawie, go skazali, 5 lat psychiatryku. Usłyszał on ich zamilk. Kaftan izolatka stała się mu bardzo bliska, ale widział jej twarz, wspólne wspomnienia z dzieciństwa. Postanowił uciec, wykorzystał zamieszanie, niedopięty strój, no i mają kurwa przejebane. Szybkim ciosem w potylicę powalił pielęgniarkę, szedł przez siebie żrącą krwi, jakby zabił własną matkę. Wszedł do schowka, po czym zabrał tylko swoje rzeczy, opuściwszy szpital z efektami niczym kaskaderzy. Idzie teraz po to, żeby wyrównać rachunki. Pierdolony ksiądz i dwie ministranckie kurwy. Już wiedział, co ma robić, biegł siekierą do kościoła. Śmiał się bardzo głośno, a z ust jego padły tylko słowa: coś zostawiłeś na klatce schodowej. Rzucając na ołtarz złoty różaniec, a przed masakrą zapadła cisza.